Kochani, nie będę wam za dużo opowiadał o neuronach lustrzanych, o empatii, ale chcę tak wam zwrócić uwagę w dniu dzisiejszym, w tym momencie, na coś takiego, że my bardzo często w stosunku do innych osób oczekujemy, że ta inna osoba by się zachowała się tak, jak powinna, czyli że ta osoba zachowa się w stosunku do mnie tak, jak ja bym się zachował w stosunku do niej. Czyli, że jeżeli ja jestem dla kogoś miły, serdeczny, życzliwy i tak dalej, i tym podobne, to że ta osoba w stosunku do mnie się zachowa też miło, serdecznie, życzliwie i tak dalej. To znaczy, bardzo często związki międzyludzkie oparte są na oczekiwaniu, że spotkaliśmy kogoś, kto jest identyczny jak ja, kto w ten sam sposób odbiera świat, kto również cieszy się tym, czym my się cieszymy. I dlatego tak bardzo często słyszę coś takiego, że znalazłem bratnią duszę. My w ten sam sposób widzimy świat, tak samo myślimy, tak samo patrzymy na świat. Natomiast po jakimś czasie się okazuje, że jest troszkę inaczej. I jeżeli my oczekujemy od drugiej osoby, że ona będzie myśleć, czuć, postępować tak samo jak my postępujemy, to chcę wam powiedzieć, że to, co was będzie łączyć, to będzie jedno wspólne, prawdziwe, ogromne rozczarowanie.